Bojowe. Mam nadzieję, że tym razem łączność nam dopisze. Ping działał dobrze. Tak czy inaczej, witajcie najmilsi w F1 vlogu, w Waszych ulubionych warunkach bojowych. Dziś dużo oczywiście Formel 1, ale nie tylko. Będzie także o, o W-Series, będzie też o WRC. Natomiast zaczynamy od treningów w Austrii od tego, co się działo, czy aby na pewno Max Verstappen jest faworytem tego wyścigu, bo na tym etapie jeszcze to na tyle się nie zanosi. Poza tym przejdziemy też przez wypowiedzi Roberta i na to wszystko, co, dało, co działo się u Roberta. Przy okazji dajcie sygnał, czy wszystko OK, bo, 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 bo widzę tutaj komentarze. Louis broni Walteriego Bottasa, to jest też dość interesujący temat. Toto kontra Christian, a konkretnie Mercedes kontra Red Bull, wielowątkowe. Zacznijmy od pitstopów i od tego nowego zrządzenia, które ma spowolnić pitstopy w Formule 1. Dość dziwna reakcja FIA. Do tego chwila na wojenkę o skrzydełka, o skrzydełka Mercedesa tym razem. I parę zdań na temat śnika Hondy, bo tutaj to znowu się mota w zeznaniach. Czasem mówi, że ten, że wcześniej mówił, że coś jest nie tak, teraz mówi, że wszystko jest w porządku. Turcja wraca do kalendarza e, Formuły 1 m, w miejsce Singapuru prezydent. Do tego OWU Series, bo tutaj Gosia e, jeździ w ramach rezerwy, pojedzie w dwóch wyścigach, już mamy ze sobą pierwsze kwalifikacje. Potem e, na temat tego, co się dzieje na testach w WRC w Kenii, jest to jakaś e, no, absurdalna sytuacja i raczej jest to rajd e, na dojechanie. No i na koniec parę zdań na temat Giorgia, który przyznaje się do swojej wielkiej słabości, więc jednak, więc jednak ją posiada. I co mówi Ferrari o oponach przed Grand Prix Styrii? oczywiście o tych oponach, które sprawiały im tak duże problemy w Grand Prix Francji. Uff, to jest program na dziś i zaczynamy od pierwszego treningu, w którym oczywiście pojechał Robert. Przejechał w sumie 30 okrążeń. Czas y, o minuta, o sekundę i 90 sekundy wolniej od Maxa Verstapena, 1,90 sekundy wolniej od Antonio Dzewinackiego, który był 9. Robert był 19, zanim tylko nikita Mazepin. co to dużo trzał nie ma, ale też wydaje mi się, że oczekiwania nie były y, zbyt wielkie, jeżeli ktoś patrzy na to y, zdrowo, rozsądkowo. Sam Robert umował te testy w ten sposób. W wiadach telewizyjnych powiedział tak. Yy, zawsze wspaniale jest wrócić do samo do Formuły 1. W międzyczasie startowałem w wyścigach, ale oczywiście w innej kategorii. Nie był to dla mnie najłatwiejszy dzień. Wyczucie w Bolidzie nie było wspaniałe ale tak już jest, gdy nieczęsto zasiadasz w e, kokwicie. Sprawdziliśmy jednak to, co mieliśmy do sprawdzenia. Prowadzenie boli do 1 to duże wyzwanie i duże przeżycie, więc miło spędziłem ten pierwszy trening. Mam nadzieję, że okrążenie i, i dane, które zebrałem, pomogą zespołowi. To ciekawe, bo mówił, że miło spędził ten trening, potem, gdyśmy gadali, to powiedział, że jednak nie był to najmilszy z dni, ale to już było... E, wywiady telewizyjne dawał zaraz po wyjściu z samochodu, natomiast ze mną rozmawiał już, e, no, gdy emocje opadły e, po jakichś tam e, dwóch godzinach od... E, Zakończenia treningu, 2,5 godziny, de facto o zamianie bolidów, no bo przecież to jest przecież znaczy bolidów samochodów z LMP2 do Formuły 1. Nie wiem czemu, ale. A i dlaczego to w tym roku ona te, dziwnie wygląda, jest o tyle trudniejsza. Nie wiem czemu, ale w zeszłym roku miałem mniej problemów, gdy wracałem do bolidu Formuły 1 z innej kategorii. Wyczucie bolidów było znacznie lepsze e, wtedy, natomiast dziś go nie miałem a nie masz tu połowy dnia na zbudowanie pewności za kierownicą, tylko kilka okrążeń. Jest jak jest, jako kierowca, wiedziałem wcześniej, że nie łatwo łączyć ze sobą różne kategorie. Ja z kolei, jak rozmawiałem z Robertem, spytałem go o spina, którego, którego zaliczył w zasadzie już w trzecim zakręcie po wyjeździe z boksu. Mówi, spytałem, czy... A, zaraz to lepiej tak. Eee, czy to właśnie kwestia braku wyczucia, czy niedogrzanego? Pan No, powiedział tak. Dwie, trzy rzeczy się na to złożyły. Był to obrót, ale nic wielkiego się nie wydarzyło. Eee, zaczęliśmy sesję od razu, żeby nie tracić czasu. Czyli chodziło o to, że nie było przejazdu kontrolnego. Teraz treningi mają godzinę, a nie półtorej, więc od razu trzeba było wyjechać i, i jechać w tym tempem. Eee, a na twardej mieszance ważne było, aby atakować od razu aby opony się nie schłodziły. Atakowanie od razu, gdy nie jesteś zżyty z tym bolidem, nie jest łatwe. W ostatnim momencie uciekł mi tył, ale nie było to nic groźnego. Na luzie tak to Robert opisał, czyli generalnie po prostu no, było mało czasu, od razu trzeba było wyjechać, od razu trzeba było napierać, na twardych oponach pierwszy wyjazd chodziło o to, żeby się nie skłodziły. no i w związku z tym, jak jest taki, e, tak, taki prerogatyw, żeby jechać szybko w samochodzie, którym się nie jeździło e, od półtora miesiąca, no w ten czas o obrót nie trudno. E, spytałem, czy miał Robert przejazd na czas w programie, powiedział, nie, było to bardziej zbieranie danych i testowanie różnych rozwiązań. Pozytywne jest to, że zrobiliśmy to, co było w planach i zebrałem dane. Jednak gdy wskakujesz do bolidu raz na parę miesięcy, nie był to mile spędzony dzień za kierownicą. Jeszcze spytałem Roberta o to, że mówiłeś, że w zeszłym roku łatwiej się wracało do boju F1. Może prototyp LMP2, którym się ścigasz na co dzień, jest po prostu zbyt przyjazny w prowadzeniu? Robert mówi nie. Tu wiele zależy od tego, co testujesz i jakie masz priorytety. Co masz w menu podane. Robert się śmieje, to jest oczywiście przenośnia. To bardziej było spowodowane planem jazd, niż tym, co robię poza Formułą 1. Podsumował to Robert. Jeśli chodzi o y, innych kierowców, w pierwszym treningu oczywiście najszybszy był Max Verstappen, w obu sesjach zresztą, natomiast drugi czas dla Piera obiecująco dla Alfa Tauri, trzeci Louis Hamilton, ponad 40 sekundy straty, czwarty Valtteri Bottas, prawie pół sekundy straty, piąty Tsunoda. Do, do, dobrze tak, do, dobry zwiastun, ale, ale to i tak przejdzie w kwalifikacjach. Szósty Fernando Alonso, siódmy Staban Okon, czyli już bardzo wysoko Alpiny w pierwszym e, treningu. Ósmy Lance Troll, dziewiąty Giovinazzi. Dziesiąty dopiero Charles Leclerc, jedenasty Carlos Sainz. I powiem Wam szczerze, że taka tendencja potem się utrzymała, dlatego że potem mieliśmy e, drugi... Trening. No, i yy, jedno, że trzeba zaznaczyć od razu, a może to potem. Yy, przede wszystkim, spin Walter'ego Patasa w Alei serwisowej, wyjeżdżał z boksu, i po chwili obrócił się przed boksami yy, McLarena. Mechanicy McLarena w popłochu go wypychali, żeby umieścić go z powrotem w wali serwisowej, żeby mógł przejechać. I był potem skargi do FI, że to jest raczej absurdalna sytuacja, że coś takiego się yy, wydarzyło. No, i się zastanawiałem nad tym, czy może to nie jest kwestia tego, że, że, że nie wiem, że mają za mocno ten opony w, zagrzane. Sam Botas mówi w ten sposób. Próbowaliśmy coś innego podczas wyjazdu z pola serwisowego i były pewne zmienne, które normalnie mają coś wspólnego z buksowaniem kół. I dlatego właśnie się obróciłem. To normalny błąd. To się zdarza, mówi Botas. To nie jest normalny błąd. Rzadko się zdarza, żeby ktoś się obrócił w pitlane. Pitlane to jest no, miejsce bardzo niebezpieczne, generalnie. Znaczy bardzo. Tak się mówi. Jest po prostu niebezpieczne, tam jest dużo ludzi, jest ciasno. Dziękuję, Arturze, bardzo mi miło. Pierwszy, pierwszy dolej dzisiaj. Więc na no, prostu jest tam dużo ludzi. Kiedy, jeżeli kierowca traci kontrolę nad samochodem, to jeszcze nie stając na stanisku serwisowym, tylko wyjeżdżając z niego, jadąc już przez pit line, no nie jest to za dobra sytuacja, no bo nie sposób go zatrzymać. Mógł po prostu ściągnąć kilku ludzi, albo mechaników innej ekipy, albo dziennikarzy czy ekipy telewizyjne, tak więc no, oczywiście nie jest to sytuacja optymalna, nie jest to coś, co należałoby akceptować i fajnie tak do tego podeszła. Mimo tego, że no, Waltery mówił, że próbował coś dla zespołu generalnie coś nowego. To dostał karę. Trzy pozycje w plecy na starcie, już na dzień dobry, tak, w momencie, kiedy trochę walczy o fotel. Przecież kto to powiedział, że Walter wieca należy zrobić, żeby jego miejsce było pewne, bo po prostu potrzebne są jak najlepsze wyniki. To już na dzień dobry dostanie trzy pozycje. E, I do tego jeszcze dwa punkty karne. IFa i to tak tłumaczę. E, buksowanie koło było znacznie większe niż oczekiwano. E, w związku z tym nie był w stanie kontrolować samochodu we właściwy sposób na pasie serwisowym. To musi być uznane za niebezpieczną jazdę, szczególnie ze względu na to, że personel znajdował się na pasie serwisowym. Stąd oczywiście ta kara, dzięki chłopaki, bardzo, bardzo mi miło. No, mi się wydaje, że ostatecznie tak, tak, tak bardzo, jak szkoda mi Walteriego, i tak mówi, że czegoś próbował z samochodem, no to jednak wygląda na to, że. No, no, takie rzeczy są nie do zaakceptowania, po prostu, i ktoś musi za, ponieść za to karę, karę alterii. E, jeśli chodzi o czasy okrążeń, znowu najszybszy. Max Verstappen, e, trochę ponad 30 sekundy szybszy od. Daniela Riccardo, prawda? To jest, to jest taki to jest numer. Trzeci jest Teban Okon, czyli znowu coś takiego niebywałego. 378 tysięcznych za Maxa Verstappenem. Czwarty, Luis Hamilton, 384 tysięczne. Natomiast to Luis dziś uzyskał najlepszy czas, tylko że zabrano mu ten czas ze względu na limity toru, tak? Więc to nie jest aż tak, że tutaj Max daleko z przodu i, i Luis daleko z tyłu. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo blisko. To oczywiście się też będzie zmieniało. Y, troszeczkę, bo to zmieniają się warunki. Na przykład lunął niezły deszcz i teraz ciągle pada. A w ogóle naszym studiem nagraniowym jest y, Honda CRV, tak chciałem powiedzieć hybrydowa, więc mniej więcej o tym zapo zapomniałem. Wy, wybaczcie. Tak czy inaczej jest bardzo, bardzo blisko i Luis tam jeszcze mówił, że w trybie, ale to, to zaraz zdecyduje Luisa. Piąty Fernando Alonso, czyli znowu Alpin bardzo wysoko, tak, trzeci Okon, czwarty Fernando Alonso, 40 sekundy za Max Verstappenem, to jest już jakaś prawidłowość. Szósty Sebastian Vettel, czyli także Aston Martin w pierwszym treningu, był pierwsze pierwszej był Stroll, teraz w drugim treningu Sebastian Vettel. Dziewiąty, yy, znaczy siódmy Lando Norris, to już drugi McLaren, bo na drugim miejscu Ricardo. Ósmy Lance Stroll, czyli drugi Aston Martin. Dziewiąty Sergio Perez. Dziesiąty Antonio Giovinazzi, czyli znowu mamy pierwsze dziesiące Alfa Romeo i Giovinazzi. 11 dopiero y, Sainz. Dwunasty Bottas. Trzynasty Charles Leclerc, czyli Ferrari poniżej tej pierwszej dziesiątki. Czternasty Kimi Räikkönen, który przypominam nie jeździł pierwszego treningu, więc ma trochę straty do odrobienia, trochę takiej pewności do, do odzyskania. Piętnasty Tsunoda, czyli bardziej na swoim miejscu. Szesnasty George Russell. 17, Mick Schumacher. 18. Nikita Mazepin i 19. Nicolas Latifi. Gastly niestety w tej drugiej sesji nie jechał, tak więc mamy tutaj na koniec ten mix z Williamsów i z Kasów. Dwa najważniejsze cytaty z treningów należą do Louisa Hamiltona i Maxa Verstappena, bo to jest jakby nasza taka para, na której się najbardziej koncentrujemy. Louis, jeszcze raz przypomnę, zabrał mu czas za tytoru. Mówi tak: Myślę, że troszeczkę nam brakowało. Mam tu na myśli stratę do Red Bull'a. Szczególnie na, przy, na, na jednym okrążeniu, czy nic nowego, na jednym okrążeniu Red Bull jest szybszy, w wyścigu to trochę inaczej wygląda ale generalnie w ciągu całego dnia y, czułem, że samochód jest y, relatywnie solidny. Chodzi o, o jakby bazę tego samochodu, o to, że, że, że jakby solidnie się nim jedzie. Y, mam pewne słabości, ale y, jak mówiłem y, przed tym weekendem, y, tracimy na prostych i to dość dużo czasu, więc musimy starać się pracować na tym, aby odzyskać tę stratę. Myślę, że Red Bull definitywnie będzie ciężki do pokonania. Myślę, że mają y, małą przewagę, może większą? Nie wiemy, co się stanie, kiedy podkręcą silnik. Ale naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Nie miałem zbyt wielu dużych problemów dnia dzisiejszego. Jestem zadowolony z tego, jak zachował się mój samochód. Pracowałem przez cały weekend z całych sił, starając się zrozumieć, jak ustawić samochód tak, jakbym chciał, żeby działał. Mam nadzieję, że ta ciężka praca opłaci się. Wkrótce. To jest ciekawe, że przez ostatni tydzień pracował bardzo ciężko, co robił wcześniej. czy jakby mógł zadać pytanie, gdyby chciał się przyczepić do słówek. Chwalił generalnie tempo wyścigu Red Bull'a, także, ale moim zdaniem, że nie wiadomo dlatego, czy faktycznie byłaś tak dobra, czy raczej dlatego, że żeby dodać sobie boskości, na wypadek gdyby się okazało, że będzie ta prawidłowość, że Red Bull jest szybszy w kwalifikacjach, a Mercedes przy wyścigu. Nie po raz pierwszy, moim zdaniem, i są na to mocne papiery, i nawet dziś mówił o tym też Christian Horner i sam też w e, Totowol przyznał, że mieli bardzo dobre auto w wyścigu, e, że jeżeli się powtórzy ta prawidłowość, że kwalifikacja dla Red Bulla w wyścigu lepsze tempo Mercedesa, to w, w ten czas e, jak wygra Luis, no to dodaje sobie jakby do zajebistości, jak podważa jakby tempo e, Mercedesa w, w, w wyścigowe. Tak? No to akurat typowo Luisowe. To jest coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić. Max mówił tak. W drugim treningu Luis uzyskał szybszy czas, ale został on skasowany, więc wygląda to, to trochę inaczej niż to, co teraz się pokazuje w tabeli czasów, zastrzega Max Verstappen. Myślę jednak, że generalnie był to dla nas dobry dzień. Mój mini mój werdykt było bardzo, bardzo blisko między Red Bullem i Mercedesem i prawdopodobnie będzie tak do końca weekendu. Przypuszczam, że znowu w kwalifikacjach przewaga może mieć Red Bull, ale nie musi. To będą bardzo dziwne kwalifikacje. Dzisiejsza kolejność jest dość nietypowa i są pewne prawidłowości, ale wątpię, żeby Daniel Ricciardo był drugi, Esteban Ocon trzeci w kwalifikacjach. Tak? Tutaj raczej wyżej trzeba oczekiwać, że, że tam jednak wyjdzie gdzieś Lewis Hamilton, być może Walter Bates się gdzieś tam załapie, z Perezem może być... Trudniej, natomiast tutaj jest bardzo ciasno, tak? Okrążenie jest bardzo krótkie, zakrętów jest bardzo mało. W ogóle was zapraszam na, jeżeli nie widzieliście, track w ogóle. Bardzo dokładnie opisane to, z Aldoną chodziliśmy e, po Red Bull Ringu i, i no, naprawdę jestem dumny z, z rezultatów te, tego spaceru. Tak więc, jeżeli nie widzieliście, jest tu zaraz obok e, podpięte track i, i naprawdę wszelkie sekrety, które poznacie, to trochę być może wyjaśniej, e, jakby na tor ry rywalizacji. No, ona polega na tym de facto, że najmniejszy błąd w jednym z tych zakrętów, ponieważ jest ich mało, spraw że nawet utrata jednej 10 sekundy, 20 sekundy, przy tak małych różnicach, a 14 z samochodów się zmieściło w 90 sekundy dzisiaj, może oznaczać po prostu stratę wielu pozycji. Tak więc trzeba będzie przyjąć czyste kółko bez popełnienia żadnych nawet drobnych błędów, i to nam pokaże układ w stawce. Więc ci, którzy w kwalifikacjach zdołają przejechać to dobre kółko, mi się wydaje, że będą na swoich zwyczajowych mniej więcej pozycjach. Natomiast no, całe to zamieszanie i to dzisiejsze przemieszanie wynikało z tego właśnie, że, że jest tutaj bardzo krótkie okrążenie i, i, i ciężko było w sesji, kiedy też każdy pracuje nad swoimi rzeczami i w różnych momentach idzie szybkie kółko. Ciężko było złożyć to perfekcyjne, względnie perfekcyjne okrążenie w pierwszym treningu, dlatego dopiero jutro wszystko wróci do normy. Ok, zmieniamy temat. Luis broni Valtrego Bottasa jest to dość, dość wzruszająca linia obrony. Sam Valtteri, muszę powiedzieć, podczas czwartkowej konferencji, czwartkowych konferencji, bo tutaj seria był wyluzowany, pogodny, ugłaskany, opowiadał o komunikacji z zespołem, że cały czas się uczymy i że też w tej komunikacji muszą być trochę bardziej bezpośredni. Zaprzeczał, że są w ogóle jakiekolwiek problemy między nim a, a zespołem, więc tutaj wszystko, wszystko gra, prawda, wszystko jest w Na no, no, Ewidentnie tutaj tak, został, został spokojny. Natomiast sam Luis, po pierwsze, przyznał, że rozpoczął negocjacje z Mercedesem na temat kontraktu. No, i potem było kilka różnego rodzaju pytań, które zahaczały o Bottasa i o te plotki, że George Russell ma być jego kolegą z ekipy. I na przykład Dieter Renken podczas jednego z pytań wyłożył Louisowi, że podczas Gra grapy Prix Hiszpanii, kiedy wyprzedzał go Louis, walcząc o zwycięstwo w tym wyścigu, to Botas go blokował przez jakiś czas i za zanim Louis stracił trochę czasu. Natomiast dodał Dieter we Francji, Max stracił zero za Perezem, że Perez poświęcił półtorej sekundy własnego czasu, co sam potem Perez opowiadał, tylko po to, żeby Max nie stracił nic, oddając mu pozycję, co generalnie w zasadzie gdzie tak samo powinien był zrobić batas w Hiszpanii? Odpowiedź Luisa: Luis był moim najlepszym dotąd kolegą z ekipy. Kiedy mówię kolegą z ekipy, nie chodzi tylko o jego wyniki jako kierowcy, ale także o morale zespołu i to, jak współpracuje z kolegą ekipy i całe to środowisko. Czyli Luisowi to tu dużo być. uwagę, to za niespodzianka. Nikt wam o to nie wspominał. Luisowi bardzo dobrze się pracuje z Walterium mi się wydaje jednak, że ostatecznie bardziej do atmosfery pasuje mu to jakby układ na torze. Dotał jeszcze wśród wielu wypowiedzi, że wszyscy mamy gorsze momenty w karierze, czyli tutaj tłumaczył słabsze, słabsze wyniki Walteriego i był też pytany o plotki oczywiście, że raz on ma być u jego boków w 2022 roku, powiedział znowu że Botas jest fantastycznym teammateem, Nie widzę powodu do jego zmiany. No i jeszcze pytanie tego Rasela: Ostla zbył pytanie słowami. Nie jest moim kolegą z ekipy, więc nie potrzebuję nic mówić. Na ten temat. Ale moi, no, no, to jest coś, co Wam mówię od dłuższego czasu. To jest oczywiste, że pasuje mu tylko w Wydaje mi się, że Walteri poczuł począł się trochę pewniej, dlatego właśnie, że Louis zaczął e, negocjacje z Mercedesem i Louis bronił mu tyłka, tak samo jak Sebastian Vettel bronił tyłka Kimi Rajkunenowi w Ferrari. Robił to dość długo i skutecznie. Natomiast w pewnym momencie, kiedy został ustawiony do samochodu Charles Leclerc wbrew jego woli, no dopiero jak Leclerc zaczął jeździć w Ferrari. Znaczy, ja to wcześniej mówiłem dlaczego. Natomiast no, jak ktoś miał wątpliwości, w, w, tak, w te. Ewaluację, no to, to wtedy dobitnie pokazało, dlaczego yy, wto zależało na tym, żeby mieć w drugim samochodzie Kimiego Rekena. Bo przed Laklarki go po prostu pokonał. Wątpię, żeby to tak wyglądało z George'em Russell, Myślę, że jednak yy, no, George'owi Russellowi bardziej więcej brakuje do Isa Hamiltona niż. Yy, Niż brakowało, aczkolwiek nic nie brakowało, lekarzowi do Wetela. Yy, do no w każdym razie to układ jest trochę inny. Natomiast cały czas lepiej jest mieć w drugim samochodzie kierowcę, którego można kontrolować, niż kierowcę, który z całą pewnością nie będzie do kontrolowania. Yy, choćby z tego względu, że nie da się kontrolować, dlatego że ma za sobą dokładnie tę samą siłę, która wspiera Louisa, czyli brytyjskie media. Gdybym przychodził do samochodu, również szybki kierowca innej narodowości. Może z wyjątkiem Maxa, to byłoby przynajmniej ciut lepiej, bo był ten zapas, prawda? Że przynajmniej z tyłu stoją opiniotwórcze media, które, tak, które się za mną stawią. Jeżeli przyjdzie George do zespołu, Luis straci wszelkie wsparcie bardzo ważne e, swoich własnych mediów. Dlatego właśnie jest mu nie w smak ta perspektywa, żeby mieć w drugim fotelu George'a Rasella. Głównie dlatego. Przechodzimy do e, kwestii e, wielkiego sporu i rywalizacji między Mercedesem a RedBullem i RedBullem i Mercedesem, która zdecydowanie wykracza poza tory. Zacznijmy od tej słynnej dyrektywy w kwestii pit -stopów. Dużo zada zadawaliście pytań. Dziękuję Arturze, bardzo doceniam, bardzo mi miło. E, I wprost żebym to skomentował. Nie skomentowałem tego na piśmie, teraz wam opowiem, co o tym sądzę. Natomiast zacznijmy od dyrektywy. FIA uznała, że między innymi muszą mieć zapas 15 setnych sekundy od momentu dokręcenia kół do samochodu do chwili, gdy ludzie z podnośnikami dostaną sygnał, że mogą opuścić boli. Chodzi o ten system, tak, że tam są przyciski na, na kluczach i kiedy mechanik dokręci koło, to tym przyciskiem, czy go puszczając ch chyba w tamtym momencie, chyba to już nie działa w różnych tych, od razu z automatu daje, to jest automatyzacja, daje sygnał, że koła są dokręcone, dzięki czemu facet z podnośnikiem może opuścić samochód i od razu ucieka i auto rusza. Więc ze względu bezpieczeństwa chodzi o to, żeby było 15 sekund od momentu dokręcenia kół do, do, do momentu kiedy jeszcze raz, kiedy zacznie, zostanie opuszczany bolid. Ale to nie, to nie wszystko, dlatego że potem od momentu usunięcia podnośników samochodu do momentu, kiedy kierowca zostanie sygnał do ruszania, muszą minąć jeszcze 20 sekundy. I teraz, jeżeli tłumaczenie jest takie, że chodzi o bezpieczeństwo i żeby samochody nie opuszczały. Pasa serwisowego z niedokręconymi kołami, co miało miejsce przez całe długie lata i to akurat pod tym względem niewiele się zmieniło. Nie jest tak, że nagle ta sytuacja się zwiększyła, po prostu pistopy zrobiły się szybsze. No to w tym momencie, jak będziemy mieć niedokręcone koło, to komu to pomaga, że będzie on dwie dziesiąte sekundy między tym, jak, jak postawiłem samochód, a kiedy dostanie sygnał? To jest ewidentnie chodzi o to, żeby wyrównać czasy pistopów i spowolnić Red Bull'a. To jest, ewidentnie, to jest przepis, który uderza w Redbula bez cienia wątpliwości, natomiast całość wymaga zmiany procedur pitstopów, stąd jeszcze przez trzy wyścigi będzie można zmieniać opony tak jak teraz i dopiero od Grand Prix Węgier e, te pistopy zostaną wydłużone, co brzmi, moim zdaniem, jak absurd, jest absurdalne, natomiast uzasadnieniem jest bezpieczeństwo, no i walka z automatyzacją, nawet jeżeli ta automatyzacja pochodzi w dużej mierze z człowieka. No ja uważam, że to jest, no ewidentnie to widać, że to jest wymierzone w Red Bull, widać, że to jest zapoczątkowane przez Mercedesa, o tym jeszcze za chwilę powiemy. Mi się to nie podoba, dlatego że te pit-stopy są fenomenalne i jeszcze raz, no mówię Wam to nieraz nie dwa, że kiedy zaczynałem się interesować Formułą 1, to już było tak, zaraz będą trzy dekady, od, od tego momentu, w zasadzie już 4 w tym roku, o to w ten czas jedną rzecz, która była taka dla mnie najbardziej niesamowita, nie, nie do opisania, jedną z kilku, to było to, że oni zjeżdżali do boksu i mieli zmienione koła. W, w tamtych czasach norma to było takie około 5 sekund, czasem dawało się zejść na 3,9 czy 8. McLaren, pamiętam miał super szybkie stopy, czasami Ferrari. Williams, który totalnie dominował, miał 7-8 sekundowe, więc zwróć uwagę, ile czasu sobie byli w stanie pozwolić na stratę podczas pit-stopów, i mimo tego, mimo tego zdobywali tytuły w tamtym momencie i rządzili w tamtych czasach. A to był ostatnio jakiś ten, taki wyznacznik Formuły 1 między nimi taki, że kurde, Insomite, że w ogóle zjeżdżają w 5 sekund mają nowe koła. No to teraz mamy dwie sekundy, tak? W tym roku rekord, sekunda 93 e, setne. Dla Red Bulla z Bahrajnu się dobrze pamiętam. Więc to jest fenomenalne, a oni uznają, że będą sztucznie wydłużyć pit stopy po to, żeby ci gorsi mogli dociągnąć do najlepszych. Ci gorsi to jest oczywiście między nimi Mercedes, co tu, co tu dużo mówić. Był to też wynik kolejnego donosu Mercedesa, choć. Yy, pamiętajcie, że to to opowiadał już od jakiegoś czasu, jak to i nie tylko, znaczy, nie to Horner, yy, i nie tylko Horner, że jak, jak to Mercedes się zabiera teraz za pit stop, jak to się przyglądało dokładnie, jak Red Bull robi pit stop, jak fotografują z każdej strony. Yy, no i to wytłumaczył to w ten sposób, że 3-4 tygodnie temu zapytali FIA. O własny pomysł na pit stopy, że chcieli, korzystając z tego sprzętu, który mają, chcieli udoskonalić, jeszcze przyspieszyć pit stopy, wprowadzić nowe procedury i spytać, czy to jest bezpieczne. I potem mówi, czy to zapoczątkowało cokolwiek innego? Być może, tego nie wiem. Oczywiście zapoczątko, zapoczątkowało, no to było takie no, no, bardzo ładne podkablowanie tylko na zasadzie takie, hmm, czy my to możemy zrobić? Normalna procedura Formuły 1. Natomiast Christian Horner. Christian, oh Boże, Christian Horner Kornal, Kornel, jak Chris Kornel, wokalista y Soundgarden. E Christian Horner miał o wiele więcej do powiedzenia i mówił między innymi tak. E ta dyrektywa techniczna jest bardzo bogata w słowa i w zasadzie można zadać pytanie, czy nie jest to aby zmiana przepisów. Zmiana przepisów, która normalnie nie byłaby dozwolona, ale oczywiście kwestie bezpieczeństwa pozwalają FAI na ingerencję w każdym momencie. Nie wiem do końca, co ma osiągnąć ta dyrektywa, jest bardzo skomplikowana. My jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Mówię o stopach Mamy rekord świata w stopach i większość naszych postojów jest najszybsza. To nie przypadek. Jestem więc rozczarowany tą decyzją. Obowiązkiem uczestnika wyścigów jest mieć pewność, że samochód jest w stanie bezpieczeństwa. Jest też surowa kara za to, że jeśli nie założysz właściwie wszystkich czterech kół, musisz się zatrzymać. To jest kara bardzo drakońska bardzo dodaje jeszcze raz Horner. Więc co stara się osiągnąć ta dyrektywa techniczna? Nie jestem do końca przekonany, ponieważ myślę, że jest niezwykle skomplikowana. Jeśli i dalej o powodach tej dyrektywy. Jeśli nie możesz być pokonany na torze, rywale starają się ciebie spowolnić w inny sposób. I to się właśnie dzieje. To jest konferencja prasowa dziś po pierwszym treningu. Obok siedzi Totowol, obok siedzi Totowol jest skwaszony, ma minę taką. I mówi dość zdawkowo, smutnym głosem. Christian Hornel, taki bardziej witalny, w kompetencja, to nic takie, jo ma mada, Tylko no, ale widać, że w Red Bullu ta, ta energia, o której mówiłem, tak, w Red Bullu bardzo poszła do góry, bardzo duża pewność siebie, w Mercedesa bardzo osłabna, no i obok Toto Totowol na tej konferencji nie zwrócili się sobie do gardła, broń Boże. Natomiast no, generalnie on mówi, że w najwyraźniej konkurencji nie są w stanie nas dogonić na torze, więc że łapią się innych, innych technik. I czepia się tego przepisu 20 sekund. Fakt, że, musisz, że masz obowiązek trzymać samochód przez 20 sekundy na stanowisku. Można by nawet argumentować, że to jest niebezpieczne, ponieważ musisz oceniać te odstępy czasowe. Facet, który daje sygnał dopuszczenia samochodu, musi wykonać tej oceny. Forma 1 to innowacja i rywalizacja. Widzieć widok pistopów, które trwają poniżej 2 sekund, jest niesamowity. I nie uważam, y, i uważam, że to powinno być y, nagradzane, a nie y, powinno się starać tego kontrolować. Nie przemyślano tego za dobrze. Dodaję. Y, Moim innym jest to oczywiście kolejny przejaw walki Mercedesa z y, Red Bullem. Y, Okej, okay, niech tak będzie. Ja generalnie nie miałbym za dużo jakby przeciw temu. Y, no bo to jest normalne, to jest formalne. Tylko chodzi mi o te wszystkie dumne wypowiedzi Luisa, że on to nigdy nie miał w kontrakcie zapisane, na przykład, że, że, ten, że jest numerem jeden. Nie wiem do końca, czy można w to wierzyć, ale okej, okay, że oni to walczą tutaj na torze, że oni to nie stosują trików i tak dalej, że są tacy mega sportowi. Tymczasem kolejna rzecz, do której przyczepia się Mercedes w momencie, kiedy dostaje w tyłek na torze, prawda? To jest, to jest oczywisty przekaz. I wydaje mi się, że jakby z tego kąta po prostu jest to, jest to takie mało eleganckie. Tylko dlatego, że mówią, że są tacy zajbiści, a w praktyce kiedy przyjdzie do czego, wcale aż tacy nie są. Idąc dalej za czasem. Red Bull zabiera się za przednie skrzydło Mercedesa, o już wiecie. No, zwróćcie uwagę, zmiana tylnego skrzydła zupełnie Red Bullowi nie zaszkodziła, po prostu przywieźli na Power mniejsze tylne skrzydło i dzięki temu mieli jeszcze większą przewagę na prostych. E Ciekawym w ogóle, jak zareaguje FIA a ja Miejmy nadzieję, że zareaguje, no bo zareagowała na, na tylne skrzydło i potem co zrobi z tym Mercedes, dlatego jak już Wam mówiłem, tylne skrzydło pół biedy, bo to jest ostatnie. Przednie skrzydło kształtuje, rozpoczyna całą drogę powietrza wokół samochodu Formuły 1, więc jak w nim się dużo zmieni, no to w ten czas inne elementy mogą dostać się znacznie, znacznie bardziej yy, po tyłku. Tak inaczej, raporty w Niemczech wskazywały, że tym razem Red Bull poprosił FIA o to, aby zbadała skrzydło Mercedesa i że niewiele brakowało, a sami złożyliby oficjalny protest. Doktor Helmut Marko powiedział: FIA już się tym zajmuje, jest wystarczająco dużo nagrań telewizyjnych. Oczekujemy, że zareagują podobnie jak w przypadku tylnego skrzydła, ale musimy zaczekać na to, co powie FIA. To to wolf, na to może coś się zdarzy. Chcielibyśmy, aby było sztywniejsze. We would like to have it stiffer. Brzmi dwuznacznie, ale może nie wchodźmy w, w, te, w te rejony. No po prostu, po prostu coś tam ma się zmienić. Natomiast dziś Christian Hornell mówił, że chodzi o konsekwencje. Mówi tak, chodzi o powtarzalność, jeśli chodzi o przepisy. Sprawdzono to skrzydło, więc pora sprawdzić także przednie. Natomiast wcześniej był ten tak słynny wiat rozberga z Totowolfem i z Christianem Hornerem na Pitten po Grand Prix Francji. O nim mówiliśmy zresztą dużo w tym, w naszym podcaście Kodraj, więc jeżeli nie słuchaliście to zapraszam. Natomiast e, fajne było zdanie Hornera. Ono już pewnie jest słyszeliście, ale ja chcę je powtórzyć, bo ono było bardzo fajne, bo, bo powiedział: Po prostu im odpłacamy. Dziś odpłaciliśmy się za Barcelonę, czyli za to, kiedy Max przegrał z Luisem po jego pistopie. A on, pokazuje Toto, to, który stoi obok, Dostanie prezent w postaci przedniego skrzydła w ciągu kilku tygodni. Do kompletu, czyli jakby zmienionego przedniego skrzydła. Wolf spytał Rozberga, czy ty nas wrabiasz? Przecież płaciliśmy ci dobrze przez wiele lat. Rozberg powiedział: Pozwólcie, że stanę między Wami dwoma. A Horner dodał: oczywiście, że rzucił inteligentnie, czy Niko wciąż jest w Twoich tak, księgach, księgach finansowych, tak, czyli nadal mu płaci. I e, ostatni element tej rywalizacji, czyli chodzi o silniki hondy, i to zamieszanie na temat tego, czy były mocniejsze, czy nie były mocniejsze. Wolf powiedział, zrobili potężny krok, jeśli chodzi o e, jednostkę napędową, e, wprowadzając drugi model w trakcie sezonu. Na co Horner powiedział, nie możemy wprowadzać udoskonaleń, więc nie do końca jestem pewien, do czego się odnosił. Myślę, że to jest ta sama specyfikacja jak pierwsza jednostka napędowa. E, po prostu jechaliśmy tutaj ze znacznie mniejszym tylnym skrzydłem. E, dlatego właśnie osiągi na prostych były tak dobre. E, ale oczywiście, Honda wykonuje wspaniałą robotę. Jednakowoż nie widzieliśmy gwałtownego wzrostu mocy. To ta bronił swojego stanowiska po, tym, e, po, tym, e, po tej wypowiedzi, po tym weekendzie, i tak e, można. To zrobić w ten sposób, że zwiększając wytrzymałość, może, możesz wyciągnąć więcej, i też o tym opowiadałem, osiągów z silnika, mimo tego, że masz prawie taki sam sprzęt. To jest cytat ze Speedwiku. Wyraźnie zrobili wielki skok, większy niż my byliśmy w stanie. Widać to teraz na prostych. W tym momencie niemożliwe jest ich wyprzedzenie. Natomiast dziś na konferencji już to, to trochę zmienił. zmienił ten ton. Powiedział, że to musi być ten jednak niższy docisk aerodynamiczny. Podkreślam, że zmiany w silnikach można powiedzieć tylko jeśli chodzi o wytrzymałość, więc nie wolno poprawiać osiągów, nie wolno zwiększać mocy. Mm, tak więc no, już tutaj, na, na tym etapie, ta to, to się zmieniła. Nie ma już podejrzeń co do, podejrzeń co do mocy silników e, Hondy e, w, w, w Red Bullach, i tutaj, powiedzmy, na, na tym froncie doszło do, do załagodzenia. Wydaje się, że to, to też generalnie chyba przybiera inną politykę. Być może ktoś go tam e, poprosiło to i, i po prostu już no, no, jest bardziej pasywny w, tych, w tej rywalizacji z Red Bullem. E, chyba znowu wchodzi w ten mode: let the drive into the talking, tak, żeby nakrawić robotę podczas jazdy po torze. Parę na temat na temat zmian w kalendarzu. Dowiedzieliśmy się dziś, że zamiast Grand Prix Singapuru, który niestety zostanie odwołane, odbędzie się znowu Grand Prix Turcji 3 października. Ma być to 16. runda tego sezonu. Co ciekawe, Grand Prix Turcji już była raz w tym roku w kalendarzu i też w ramach rezerwy. Mieli wejść za Grand Prix Kanady, ale odwołano, odwołano tę podmiankę z powodu wpisania Turcji na czerwoną listę w Wielkiej Brytanii, co oznaczało, że no, większość personelu ekip miałaby duży problem z powrotem do domu i no, po prostu budnęła w ferantanach i tak dalej, więc, no, w związku z tym, że w Wielkiej Brytanii zmieniono postrzeganie Turcji, ta runda została dowołana. Teraz Turcja skokuje znowu na to wolne miejsce. Generalnie, chyba najlepszy to, żeby to zrobić, pod warunkiem jeszcze, że coś tam się z, z asfaltem poprawi, tak, bo był zbyt śliski, bo znowu, tor jest oczywiście bardzo fajny i jeżeli to się poprawi, w ten czas będzie to bardzo dobra podmianka. Natomiast, generalnie, m, w całej tej sytuacji, wracając do tego, że, że z powodu jakby problemów i, i, i Uwag, w Wielkiej Brytanii odwołano wyjazd do Turcji. W Wielkiej Brytanii okazuje się, że planują wielkie trybuny, także tutaj w Austrii na Red Bull Ringu drugi wyścig już będzie w lipcu i zmienią się jakieś przepisy. Teraz ma być 15 tysięcy kibiców, w następnym ma być 100 tysięcy. Więc w Austrii potem w Wielkiej Brytanii mają być pełne trybuny. Tymczasem dochodzą niepokojące wieści, że jakieś czwarta alfabeta gamma odmiana koronawirusa, się jest spustoszenie. Już Louis Hamilton się zastanawiał, czy, czy, czy to nie jest jakby zbyt daleko posunięta decyzja, żeby były pełne trybony. Mówił, że on oczywiście uwielbia, że brytyjscy kibice są najlepsi na świecie i że on bardzo chętnie by ich znowu zobaczył, ale jednak wydaje się, że w tej obecnej sytuacji że to może być no, no, zbyt odważny ruch. Dowiedział się na konferencji, że wszyscy mają być zeszczepieni Powiedział, a okej, okay, no ale tam też zostawił jakiś dzień wątpliwości. No w każdym razie. Interesujące jest to, że, że w tak ciężkich czasach, kiedy są coraz większe restrykcje na wjeździe do Wielkiej Brytanii rośnie zachorowalność, oni panują pełne trybuny, ale nikt nie mówi na razie, żeby usunąć gropi Wielkiej Brytanii z kalendarza dlaczego, prawda? To jest, jak to? O co chodzi? No przecież tutaj zdrowie najważniejsze i tak dalej i tutaj wielkie niepokoje, a jednak, a jednak Wielkiej, Wielkiej Brytanii, moim imieniem, to jest chyba ostatni wyścig na liście do zwołania. 42 osoby, bardzo, bardzo mi miło, natomiast widzę, że mój algorytm już co to dużo widzę dycha z głodu, bo, bo jest 297 yy, krzyków do góry, on tak poniżej 500 to naprawdę, naprawdę ledwo dycha, więc jeżeli podrzucicie mu tego dycha, to, to będę oczywiście bardzo wdzięczny w imieniu naszego kochanego yy, algorytma. Tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu. I to będzie teraz zmiana. Przejdziemy na sprawy kobiece, czyli W Series. Tu startuje Gosiardes z listy rezerwowej, mamy za, za nami mam trening i kwalifikacje. W kwalifikacji Gosia uzyskała ostatni czas, prawie 1,5 sekundy straty do najszybszej Alice Powell. Co ciekawe, de facto nie poprawiła czasu z treningu, który był wcześniej. W treningu była 16 na 18 kierowców Kierowczyn i sekundę za Powell, więc nie wiem, czy to była kwestia, może wykorzystania nowych opon, czy, czy tego typu rzeczy. Natomiast, no, jeżeli ktoś jest rozczarowany, to nie powinien być zupełnie, dlatego że zwróćcie uwagę, że po pierwsze, Gosia RDS jest tutaj z rezerwy, a nie jest regularną zawodniczką. A po drugie, jak zobaczycie na format tego weekendu, w ogóle tak sobie myślę, że przypinanie W3 jest do Formuły 1, to bardzo fajnie wygląda wizerunkowo. Ale to, jak je potraktowali te, te jedne dziewczyny, jest jednak no, trochę moim zdaniem nie fair za bardzo dlatego, że my mieli. One dziś miały tylko 30 minut treningu, tak? Wyobraź sobie teraz dziewczynę, która normalnie ściga się samolotami z dachami, z drzwiami i przyjeżdża na ten tor i wsiada na 30 minut do single-seatera i ma 30 minut na to, żeby się przygotować do kwalifikacji to jest absurd, nie? To, jest w ogóle, to, to jest nic, nie w sensie, że to jest po prostu to jest dupa nieprzygotowania, to absolutnie nie można mieć do nikogo wymagań, żeby w 30 minut był gotowy do kwalifikacji potem 30-minutowe 30 kwalifikacje i moi mili, co dalej? w sobotę 30 minut wyścigu plus jedno kółko czyli te, te, te półtorej godziny plus jedno okrążenie to jest wszystko, co dostają kobiety z w z podczas weekendu formu 1 z więc... A... Słabo, nie? w sensie, że co tu do nie zostało potraktowane po gentlemansku, Ja wiem, wiem, że teraz są inne czasy, że teraz de facto powinno się tam, wchodzić przed kobietami, prawda, wszędzie, prostu pamiętajcie, do restauracji zawsze wchodzi pierwszy mężczyzna. Według Savoy Revivru chodzi o to, że jak jest awantura w restauracji ktoś po stworzeniu, że nie ma dostać w mordę, to ma to być mężczyzna, a nie oczywiście panią, którą prowadzi. Tak wchodzi i rozgląda się, czy jest bezpiecznie w sali, w skrócie. Generalnie, ale co do zasady, ja mam coś takiego, że jednak staram się pomagać nie, z ciężarami, puszczać przez drzwi i tak dalej. Co tu dużo mówić, jestem, jest, jest, jestem starej daty i, i uważam, że tutaj niestety yy, nie zostały potraktowane dziewczyny z W, 3 jest po dżentelmeńsku, jeśli chodzi, jeśli chodzi o format weekendu Gambrey. To jest, to jest co tu mówić. To dużo mieć przegięcie i też nie ma co czekać cudów od Gosi, Natomiast, no, jak będziemy mieli ja ze sobą tutaj godziny jazd, yy, to ciągle mało, ale ok. I na tym samym to, że znowu będzie jazda za tydzień, to przynajmniej to wtedy będzie jakieś powiedzmy, będziemy mieli lepsze pole do oceny, ale cały czas, moim zdaniem, to jest za mało jazdy i za duża przerwa w startach, żeby żeby wymagać tutaj jakichkolwiek cudów. Tak? Takich, że po prostu się yy, nie dzieją. Przeskakujemy na parę momentów na WRC, ale jeszcze wrócimy do Formuły 1, tak więc proszę, proszę się nie zniechęcać, tym bardziej, że WRC jest mega fajne. Mamy rajd Safari w Kenii, czyli powrót Wielkiego Radiu, chociaż rajdu, chociaż zasady są niby inne, ale żeś po staremu, nie? W sensie to, co się dzieje w tym razie, to jest niewiarygodne moim zdaniem, tak jak patrząc na to, co się dzieje. Były zdjęcia kolei, to te kolejny były w zasadzie, pół samochodu by się w nich zmieściło, nie, koło to w ogóle nie ma szans. Więc, więc ewidentnie, no, no no, niedopasowane trasy, typ tras, nie wiem czy miękkość tego fesz feszu, e, do samochodów WRC i, i pobocznych, to raczej raj ternowy powinien być, a nie, nie raj tak zwany płaski. Było bardzo dużo kapci, e, dużo wypadków, e, dużo utknięć w piachu. E, ponoć spotkanie jest chyba na 34 załogi, czy jakoś tak 20 idzie w systemie Rally 2 już? I zobaczcie, co się dzieje. Co ciekawe, mamy Polaka pierwsze dziesiątce na tym etapie. No i plus y, nasz pan sobie zasada, oczywiście cały czas już utrzymuje w stawce, o tym za chwilę. Natomiast no, ewidentnie jest to rajd nie dla WRC. I co się działo? Na przykład Elfen Evans zerwał prawe przednie koło pod koniec trzeciego lesa. To był jednak taki błąd, może nie związany bardziej z Kenią, tylko taki błąd, który można popełnić i w normalnym razie po prostu wystawał kamień na cięciu. On trochę nie docenił jego wystawalności. Balnął, wypił koło wypad z, z trasy, i, i tak to się y, zakończyło. Dani Sordo, obrót przy bardzo dużej prędkości, zakopał się w rowie. Po pierwszej pętli prowadził Terry Will w Hyundai przed Ravan Perą w Toyocie, przed Tanakiem i tak Katsutą. Taką Motokatsutą, czyli japońskim kierowcą. A piąty był gaz Grinsmith, czyli to już jest kierowca nie, nie, przy, nie, nie w samochodzie w WRC. Tak Grinsmith nie jedzie teraz w WRC, jak się zdaje. E, Ogier e, dopiero na siódmej pozycji, na tym samym właśnie OS-ie stracił. E, Trzy pozycje dlatego, że przyciekł amortyzator. Dziesiąty był Daniel Chwist w Fiestie Rally 2, a dwudziesty trzeci sobie staw. zasadę, tutaj do nami podpowiadał, że Daniel Chwist jest... Dobra, powiem prawdę, tutaj obok siedzi Aldana, bo też pracowała, więc pozwolę, po, 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 że się wprowadzę do, 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 do programu. To jest wnuk pana tak. sobie słowa zasady? Okej. Okay. Tak Jedzie Jedzie Fiestą, Fiestą Rally 2. Fajnie tak rodzinie sobie upykać na dwa samochody w drugi, Czy chcesz coś dodać? Okay. Przepraszam, uznajmy, że to było takie po prostu głos z niebios. Eee, druga pętla i atakuje Rowan Pera walcząc z Nevillem. O tej rywalizacji za chwilę, ponieważ wypadek Prokopa m, dość groźny, bo przy dużej prędkości Prokopowi nic się nie stało. Ma, Martina, na, 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 natomiast jego pilot z Danek Jurka został wzięty do szpitala, m, skarżąc się na ból praców, więc była interwencja m, medyczna. Następnie, moje się moi Mili, to było niezłe jaja, nie? to pokazuje, jaki to jest absurd w Kenii. Kaller Van Pera, walcząc o zwycięstwo, prowadzenie, stanął, ponieważ, słuchajcie, zakopał się, utnął w kolejnach na OS-ie. Czyli nie wypadł nigdzie, tylko po prostu były tak duże kolejny, że jego samochód, to jest JRZWC, nie był w stanie z nich wyjechać. Przerwano OS, musiał być wyciągany przez organizatorów, co samo sobie było też dość trudne. Na pierwszym kilometrze. Więc zobaczcie, jakie są warunki w ogóle. Są absolutnie nie do rajdu. Sam Evans stracił 40 sekund, bo złapał dwa kapcie, a mimo to prowadzi w rajdzie z przewagą 18,8 sekundy nad Takamotą Takamoto Katsutą. Czyli facetem, też generalnie to Japończyk, który faktycznie robi dużo postępów w WRC, ale, ale no jednak nie spodziewalibyście się że tak może w normalnych okolicznościach być po pierwszym dniu rajdu tak wysoko. Trzecie miejsce dla Tanaka, 55,8 sekundy za Nevillem. Czwarty Sebastian Orzie, minuta 50 sekund. Natomiast to, to nic nie znaczy, dlatego że... A nie, przepraszam, Green jedzie jednak fiestą w tą WRC. Mi się wydawało, że on zmieniał, ale to jednak jedzie jednak górce, Więc piąty gaz Greensmith 7 sekund za Orzierem tylko, niecałe. Czyli czwarty Orzie, piąty Green nie przywiązycie się do, do tej do tej kolejności, dlatego że, e, dlatego że to się jeszcze będzie zmieniało, bo to jest taki mega, mega dziwny e, rajd. Na 8. miejscu reprezentant gospodarzy Onkar Raj w Fordzie Polo GTI R5. Na 9. miejscu Daniel Chwist z Kamilem Hellerem w e, Fordzie Fiesta Rally 2. Na 10. miejscu e, Karan Patel w R5 z kolei, czyli znowu, znowu miejscowe. A, i to, to, to co jest ciekawe, e, Ósmy, ten Onkar Raj w Polo GT i traci 12 sekund, Daniel Chwist traci 15 sekund, znaczy minut, a nie sekund, co ja mówię. Daniel Chwist traci 15 minut, a Karan 16 minut, bo 17 prawie. 209 Sław. zasada, godzinę 7 minut i 18 sekund za Thierrym Nevillem, ale za sobą ma jeszcze 5 koniczyków, tak więc wow, super, nie byle tak dalej, byle do mety, ponieważ będzie to rajd generalnie na dojechanie do mety, więc... Moim zdaniem, przy tej rywalizacji, przy takich różnicach, to naprawdę nie trzeba napierać, nie trzeba się starać. Trzeba po prostu dowieść to auto w jednym kawałku na metę, i e, kto tego czynu dokona, ten ma dużą szansę na zdobycie punktów w, generalnie w klasyfikacji e, WRC, w ogólnej. Czym by nie jechał, nie? W sensie, że nawet jak wyjechał e, tym syreną bo to e, dostosowano takie Rally 7. Dostosowaną do tego, żeby na holomagację rajdową, to mógłby walczyć o punkty w tym, w tym rajdzie. Nie? To, jest, to jest po prostu niesamowite. Stąd też nawet ta, jak ktoś jest o, to się z fanem Ondonami Łotwy minuta 50 sekund straty w rajdzie takim jak ten, to nie jest dużo, bo to się może odwinąć w ciągu jednego odcinka specjalnego. Dobra, mam nadzieję, że e, nie fani WRC jakoś to przetrwali. Ale WRC jest zajebiste, co tu dużo mówić, a ten rajd jest naprawdę w ogóle jakiś szalony. Wracamy do Formuły 1. E, George przyznaje, że musi poprawić starty. Wyobraźcie sobie, no bo w zeszłym roku się skarżył na te starty, mówił, że to boli, ale po ostatnim starcie we Francji, no jednak powiedział, że okej, okay, że tutaj jest coś do poprawienia. Powiedział tak. Wjeżdżając w zakręt numer jeden, byłem w sandwichu, tak? Czyli czy to jest tak między dwoma ten. Mógłbym to nazwać inaczej, ale, ale było to nieobyczajne. Miałem samochód po zewnętrznej, samochód po wewnętrznej i nie miałem gdzie pojechać. To jest coś, z czym naprawdę miałem problemy, odkąd znalazłem się w Formule 1, mówiąc szczerze. Odkąd y, znalazłem się z tyłu stawki, naprawdę muszę nad tym popracować. Mam i to jest tego trzeci sezon Formuły 1. Staramy się cały czas, e, tak, aby ostatecznie udało się to. E, a nie, przepraszam, to już mówi o wyścigu, czyli wybaczcie, ciągnął zły, zły start. Tak czy inaczej, George przyznaje, że ma jednak coś tam do odrobienia, że są to starty, tak więc no, moim zdaniem jest to sytuacja bez precedensu. Więc, i dlatego mówiąc szczerze, chciałem ją przytoczyć. I ostatni temacik dzisiejszego dnia. Tylko zanotuje ten, zanotuję -kody. Ferrari przez przed, no, przed o oponach, dlatego że no, Francja pokazała, że w pewnych specyficznych okolicznościach po prostu są zupełnie pozostawką. I szczerze mówiąc, te treningi tutaj w Austrii też nie były szczególnie obiecujące. Natomiast jest jeszcze sprawa do, do um, przegadania, tak? No, być może przez noc udaje się to zrobić. Binotto nie jest zbyt dobrej myśli, mówi tak. Czy możemy to rozwiązać poprzez zwyczajne, proste działania rozwojowe przy tym samochodzie? Prawdopodobnie moglibyśmy poprawić tę sytuację, ale rozwiązanie jej wymagałoby pewnych zmian w sprzęcie, na przykład zmian w obręczach, co nie jest możliwe ze względu na regulacje, mówi Bino. Generalnie Ferrari już potwierdziło, że w 100% pracuje nad przyszłym samochodem, choć moim zdaniem to nie, nie jest nigdy 100%. To zawsze będzie tam jakieś, nawet jak w większości, to jakieś 90 parę procent. Z, zawsze trzeba jednak, no, nawet jeżeli nie, nie chcecie pchać jakby i, i szukać większej, dużej poprawy w samochodzie, to przynajmniej chcecie być up to date, nie że w sensie, że ten samochód, żeby, bo, bo to jest prosta zasada. Pamiętam jak dziś, kiedy Ron Dennis to powiedział, wiele z z mądrych myśli zasłyszałem od Rona Denis'a przez, przez tych parę lat, kiedy, kiedy bywałem na imprezach McLarena, mówiąc w skrócie, dawno, dawno, dawno temu i powiedział mi z tych rzeczy takich bardziej oczywistych, że, albo on szczerze, operował takimi rzeczami. Że jeżeli się nie rozwijasz, to stoisz w miejscu, więc to się cofasz, przepraszam, nie stoisz w miejscu. Jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz formalnie, więc tutaj choćby tylko po to, żeby się nie cofać w Ferrari, musisz tam pilnować, ale generalnie to, co mówi Binotto, to to, że no, do do kierowcy, kierowców trochę pośrednio chłopaki, no wybaczcie, ale w niektórych wyścigach będziecie w dużej depresji i musicie sobie jakoś z tym żyć. Tyle. To będzie związane z warunkami na torze i z pogodą. Musimy się przygotować na takie sytuacje w przyszłości. Hmm. A na tym torze, czyli we Francji, to był największy problem, e, e, jaki dotąd e, mieliśmy. Carlos Sainz e, powiedział tymczasem, że ostatni dni spędził w Maranello i że starali się zrozumieć te problemy. Mówi tak... E, a, dokładnie, to tyle, to cytat, to to, to, to... przepraszam, bo znowu pochodzi generalnie z tego, z, o to, że tam to mówi, że po prostu siedzi maranello. So Charles Leclerc, o wiele bardziej taki waleczny i, i optymistyczny, mówi, wiemy skąd dzieły się te problemy, więc pracujemy ciężko, aby je rozwiązać i znaleźć to rozwiązanie bardzo szybko. Więc to jest to podejście z kolei kierowcy y, Formuły 1, po prostu walecznego, wojnika tak zwanego. No, i tyle. No. Ferrari wygląda na to, że będzie po prostu w, na pewnych będzie miał problemy, w pewnych sytuacjach yy, no, dobór mieszanek, tak, do, do pogody i, i do warunków może ich, ich yy, utopić. Co jeszcze raz podkreślam, bo w ogóle mieliśmy na tym w ogóle wczoraj konwersację yy, zakrapianą alkoholem, ale była bardzo logiczna i kulturalna, trzeba powiedzieć. Nie było tam, yy, co ty mi tutaj mówisz, wycofał te słowa, pany są najlepsze. Tylko raczej, prawda, w pełni kulturze. Na temat tego, jaki jest już absurd, to ja, ja, ja tutaj może ten przywołam panią. Ja, ja, ja mówiłem, jak absurdalne jest to, że aż tak bardzo wszystko się opiera o opony, że już naprawdę, że, że, że po prostu oni zamiast zakładać opony jechać swoje, tyle, ile się da, to, to muszą się pieścić i pieprzyć z panami na wyjazdach. Okrążenie wyjazdowe, żeby nie za szybko, żeby nie za wolno potem przyjazd na jednym okrążeniu długim, żeby tutaj, żeby nie jechać za szybko w pierwszym sektorze, bo w trzecim się przegrzeją i zabraknie. Jak to jest... Absurdnie, absurd, to jest bzdura. I wtedy pani Aldona powiedziała, powiedziała coś takiego. Proszę, proszę bronić się o pan teraz. Czasami już nie, nie pamiętam. Mówiłem, ale nie, nie było awantury. Powiedziała, że z drugiej strony, gdyby nie było tych problemów z opanami, A... tak to, to ile mniej byłoby emocji? tak? Ile mniej byłoby być. Proszę, przyglądać proszę o co, na czym opierałaby się rywalizacja i na czym by się opierała różnica w tym momencie między bolidami, między kierowcami, na czym by się opierały stinty, skoro nie ma tankowania? Kiedyś była ta zmienna w postaci tankowania jeszcze, mm. w związku z tym było na czym oprzeć strategię i tak dalej. Jeżeli by było z oponami tak, jak ty mówisz, na czym oprzeć strategię? Jakby co, tutaj, co tutaj sprawi, że, że będziemy mieli ciekawe wyścig gdzieś będzie można zrobić różnicę? Podsumowując, słuszną linię ma nasza władza. Tak? To, bo... <laughs> Dobra. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie, za które wam serdecznie dziękuję. U, i ja i pa, Pani pewnie też I co, po prostu ten. Dziękuję bardzo za, za, I, za udział. No, gość z tyłu też, bo przez cały czas wyglądało, jakby ktoś tam siedział. Więc. Powisza, powiesił się na tym, powiesił <laughs> się na klamce. Nie to są te zwoki, które musimy ukryć po wczorajszej libacji. E, <laughs> więc me, mega, wielkie dzięki za spotkanie. się i co? To oczywiście tam znowu będę, będę nadawał. i 23 w niedzielę będzie znowu szalony oczywiście, fan vlog. Chyba nawet nie live, bo trzeba będzie pędzić do Polski. Nawet nie chcę o tym myśleć. Póki co, dzięki wielkie za spotkanie! I do zobaczenia jutro. Mam nadzieję.